Тамагочи, Плеера, магнитофон, все кушать. На небе вороны, под небом фонарь. Можно все что угодно. И я между ними в расшитой рубахе лежу. Мечту свою, скажи, как? Я бы хотел поменять вообще свою жизнь. Дуже się musiało zmienić, żeby wszystko zostało tak samo. Używając słowa włoskiego klasyka, zmieniliśmy całą oprawę graficzną festiwalu. Mamy nową, bardzo nowoczesną stronę festiwalową. Natomiast duch i misja jest taka sama. Pokazujemy najlepsze filmy dokumentalne ostatnich 12 miesięcy, wyprodukowane na całym świecie, plus kilka retrospektyw, między innymi w tym roku pokażemy filmy o sztuce w reżyserii Wima Wendersa, a to z okazji jego 70-lecia urodzin. Naszym widzem już od kilku edycji jest w zasadzie każdy. Przeprowadziliśmy badania publiczności i tak naprawdę przekrój naszej publiczności to wiek od 18 do 55 lat. Bardzo się z tego cieszymy. Stąd właśnie oprócz bieżącego programu filmowego również projekty dla szkół podstawowych oraz dla seniorów w sekcji Starość to Radość. Do Warszawy i do Wrocławia, jak i do Bydgoszczy, bo to trzecia lokalizacja równoległa naszego festiwalu. Zjedzie ponad 70 twórców z całego świata, w tym takie gwiazdy jak Urlich Zeidl, Joshua Oppenheimer, Kim Nguyen, nominowany do Oscara za film Wiedźma Wojny, nasza wspaniała dokumentalistka Hanna Polak, która na naszym festiwalu premierowo w Polsce pokaże swój film Nadejdą lepsze czasy. Również wspaniały chilijski reżyser Patricio Guzman, który niedawno na Berlinale za swój film Perłowy guzik, który będzie u nas pokazywany w konkursie głównym, otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszy scenariusz, co jest też taką ciekawostką, że film dokumentalny otrzymuje nagrodę na festiwalu klasy A za najlepszy scenariusz. Choćby drużyna ma przegrała, to nie przeszkodzi nawet wzór, żeby Marysia pokochała. Największa porażka to jest LZD z Dubice, 27-0, tutaj. I graliśmy w 8 cały mecz, bo nie było zawodników. A wtedy już mieliśmy 3 walkowery i jakbyśmy dali tego mecza walkowera, to już by było zakończenie sezonu. Po raz pierwszy też mamy sekcję Focus Italia i tak w kolejnych edycjach będziemy skupiać się na kinematografiach innych krajów lub regionów. Mamy również specjalną sekcję w tym roku pod tytułem Kosmos patrzy na nas. Są to filmy, są to takie duże, piękne eseje filozoficzne, które pokazują nas jako ludzi i miejsce nasze na ziemi w kontekście wszechświata. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you and be careful. Citizen 4. Sorry, I don't know anything about you. Okay. I work for... Sorry, I don't know your name. Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed.
Citizen 4 Laury Poitras pokażemy w konkursie głównym o Nagrodę Millennium, ale również przeprowadzimy bardzo ciekawą debatę na temat prywatności, na temat wolności we współczesnym świecie. Naszym gościem będzie była agentka MI6, Anne Macon, taka odpowiedniczka Edwarda Snowdena. To w ogóle te zagadnienia będą dość istotne w tym roku w programie filmowym naszego festiwalu. Poświęcimy im specjalną sekcję filmową Życie pod nadzorem. No to myślę o dzieciach, bo jak nie pojadę do pracy, nie mamy za co żyć. Sęko i kwęko! Uważaj. A ja cię. To źle, że ty wyjeżdżasz do Austrii. Oprócz wspomnianego filmu Nadejdą lepsze czasy Hani Polak pokażemy również film Zuzanny Solakiewicz 15 stron świata w konkursie o Nagrodę Chopina dla najlepszych filmów muzycznych. Na pewno film Hani Polak Nadejdą lepsze czasy to efekt 11 lat pracy polskiej reżyserki. Wyłania się z tego naprawdę obraz i historia dziewczyny, której się udało wyrwać, wydawałoby się, zaklętego kręgu. Na pewno film Patrycio Guzmana Perłowy guzik, bardzo interesującym i takim nowatorskim podejściem do sztuki filmu dokumentalnego jest film Michaela Madsena Wizyta. Jest to film dokumentalny o przyszłości możliwej. Film pokazuje nam, co by było, gdyby na Ziemi wylądował przedstawiciel obcej cywilizacji. Wspomniany oczywiście Citizen 4 Laury Poitras i wiele innych filmów. Na pewno nasz konkurs o Nagrodę Millennium jest takim miejscem, gdzie spotykają się najlepsze produkcje dokumentalne ostatnich 12 miesięcy. Nie możemy zapomnieć o nowym filmie Joshua Oppenheimera Scena ciszy, który już zdążył zebrać wiele nagrod na całym świecie, a na festiwalu, gdzie miał swoją premierę, czyli na festiwalu w Wenecji, zebrał aż 5 nagród. W tygodniu gęsi stado bzi, niedzielę mączy wiara wszystko, na mecz tu wali same wsi, w tobie do kolan w krynowinie, bez korków wetru grają mecz, nieroz się trafi na krowiniec. Na pewno bardzo dużym wydarzeniem dla branży filmowej będzie wykład mistrzowski Urlicha Zajdla, który się odbędzie 10 maja w Kinotece i czekamy na zgłoszenia profesjonalistów, którzy będą chcieli wziąć w tym udział. Bardzo, bardzo również ciekawym na pewno panelem dyskusyjnym będzie panel o przyszłości kina. Tutaj zaczynem do dyskusji będzie film Wima Wendersa pod tytułem Pokój 666 z 1982 roku, w którym Wenders posadził w jednym pokoju hotelowym na festiwalu w Cannes czołówkę ówczesnych reżyserów z całego świata i zadał im jedno i to samo pytanie. Jaka waszym zdaniem jest przyszłość kina i jak do tego ma się telewizja? Chcemy, aby nasi paneliści odnieśli się do tamtej wizji z 1982 roku i żeby
żeby przedstawili nam swoją własną na przyszłość. Polskim przedstawicielem w tym panelu będzie Bartek Konopka. Festiwal odbędzie się między 8 a 17 maja w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy oraz między 15 a 17 maja w 25 innych miastach w ramach weekendu z Dogs Against Gravity. Również w Warszawie w tym roku pokazujemy nasze filmy w miejscach oddalonych od centrum. Będzie to na przykład kino Stacja Falenica, będzie to Dom Kultury na Bemowie, Dom Kultury na Służewcu, czy kino w Podkowie Leśnej. Chcemy, aby odległość od tych głównych kin festiwalowych, czyli Kinoteki Luny i Prachy, nie była przeszkodą w uczestniczeniu w największym święcie kina dokumentalnego w Polsce.